witamy Państwa bardzo serdecznie w programie Prosto z Krynicy. Szanowni Państwo, naszym gościem jest Paweł Surówka, prezes PZU. Witamy serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie prezesie, szykujecie ciekawą niespodziankę we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Jakby pan zdradził jakieś szczegóły? Tak, dzisiaj mieliśmy przyjemność ogłosić, że Giełda Papierów Wartościowych wraz ze współpracą z giełdami naszego regionu, 7 innych krajów, łącznie tworzących to jądro Europy Środkowo-Wschodniej, stworzyli indeks, który ma reprezentować najbardziej płynne i najlepsze spółki całego naszego regionu. Pomysł polega na tym, żeby stworzyć narzędzie, które będzie odzwierciedlało wzrost, który mamy w tej, jak my to nazywamy, rosnącej części Europy. My jako PZU pomagaliśmy z jednej strony w tym, żeby ten indeks był jak najbardziej inwestowalny z punktu widzenia dużych inwestorów, natomiast równocześnie ogłosiliśmy też, że od razu powstanie nowy fundusz z naszej strony w grupie PZU, który będzie inwestował w ten indeks i który będzie go replikował, czyli każdy klient, zarówno klient masowy, indywidualny, jak i klienci instytucjonalni będą mogli inwestować, wkupić się niejako w ten temat rosnącej Europy. Przede wszystkim zależy nam tutaj oczywiście na inwestorów globalnych, zagranicznych. Widzimy to jako szansę, żeby w pewnym sensie opowiedzieć raz jeszcze historię tej części Europy i ściągnąć do naszych krajów jeszcze większą część nowych kapitałów. Czyli to nie tylko ciekawy instrument finansowy, ale też możliwość promowania całego regionu, całego rynku kapitałowego. Tak, to jest coś, ja jestem bardzo mocno przekonany, że mamy wiele do wygrania, jeżeli będziemy się prezentowali jako region. Wiadomo, że czasy są coraz bardziej niepewne. Inwestorzy, którzy chcą zainwestować swoje pieniądze, mają coraz większą trudność znalezienia dobrych zwrotów. Mają wybór między bezpiecznymi rynkami, które w tym momencie płacą ujemne stopy zwrotu i gdzie ten wzrost jest bardzo ograniczony, lub krajami wschodzącymi, które w pewnym sensie no jednak noszą ze sobą całą masę ryzyk, które są dzisiaj coraz trudniej do przewidzenia. My uważamy, że nasz region, czyli Europa Środkowa Wschodnia, łączy dwa fundamentalne przewagi. Z jednej strony jest to region, który jest częścią Unii Europejskiej, więc jest bardzo stabilny, przewidywalny z punktu widzenia regulacyjnego, politycznego. Natomiast z drugiej strony ma on w sobie ten komponent wzrostu, który można właśnie przypodobać do rynku wschodzącego, więc uważam, że te dwie komponenty naraz będą bardzo ciekawe dla inwestorów globalnych. Wiadomo, są tacy, którzy inwestują tylko wielkie kwoty i możliwość zainwestowania właśnie w taki cały region będzie dla nich niesamowicie atrakcyjna. Mhm. Czy taki instrument finansowy, taki indeks ma konkurencję? Jest dzisiaj jeden indeks firmy MSCI, który nazywa się Emerging Europe. Wiele osób wskazuje na to, że on już trochę czasu trwa. Nie wszyscy uważają, żeby on dobrze odzwierciedlał nasz region. Dużo jest spółek płynnych, które faktycznie odzwierciedlają ten wzrost. My jesteśmy przekonani, że nasz indeks w tym momencie jest najlepszy. Będzie on na pewno miał swoją rację bytu na globalnym rynku, gdzie jeszcze raz, pieniądze szukają tak naprawdę miejsca, żeby się zainwestować. Panie prezesie, pierwsze półrocze w grupie PZU był rekordowym. Tak. Bardzo dobre wyniki finansowe. No ale pytanie, co dalej? Czy dobra koniunktura w gospodarce, zwłaszcza w portfelach Kowalskiego, przekłada się i przełoży na przychody grupy? Wydaje mi się, że my pokazaliśmy, że grupa PZU jest w stanie dowozić wyniki, nawet jeżeli koniunktura nie zawsze wspiera, w tym sensie, że dla ubezpieczyciela albo dla grupy PZU to pierwsze półrocze nie było tylko i wyłącznie łatwe, w szczególności były trudniejsze niż pierwsze półrocze roku 2018. Nasze banki były obciążone prawie dwukrotnie wyższym podatkiem dla BFG. Były też w dalszym ciągu w Polsce mamy niskie stopy procentowe, co jest dobre dla ubezpieczycieli, natomiast dla banków jest to trudne, jeżeli chodzi o zarabianie dodatkowych marży. Równocześnie dla nas jako ubezpieczyciela był to jednak o wiele bardziej szkodowy rok niż 2018. Mieliśmy stosunkowo dużo wydarzeń też związanych z elementami atmosferycznymi, więc to nie był łatwy czas. Mimo tego grupa pokazała, że opierając się na swoich
tematach strategicznych, wzrostowych jesteśmy w stanie cały czas budować tą wartość i mam nadzieję, że będziemy w stanie robić to dalej. Mhm. To jeszcze pytanie o strategię. Niedawno Pan ogłosił, że trwają prace nad nową strategią dla grupy PZU. Pytanie, kiedy inwestorzy, klienci będą mogli poznać szczegóły tej strategii? A drugie pytanie od razu, czy akcja 10 lat dłużej, czyli kierunek zdrowia, może być taką lokomotywą tej strategii? Tak, znaczy 10 lat dłużej stanowczo jest pewnym prekursorem tego, jak należy sobie wyobrażać naszą przyszłą strategię. Z jednej strony w tym sensie, że zdrowie będzie bardzo ważnym elementem tej strategii. Dzisiaj zdrowie jest jedną z lokomotyw, które pchają wzrost grupy PZU. Mieliśmy ponad 30% wzrost przypisu składki, jeżeli chodzi o ten pierwszy półrocze 2019 roku właśnie w zdrowiu. Niesamowicie się rozwijamy, widzimy duże zapotrzebowanie i zainteresowanie naszych klientów właśnie takimi produktami. Więc z jednej strony tak, zdrowie, z drugiej strony jednak w taki bardzo nietypowy sposób, ponieważ mówiąc 10 lat dłużej, my mówimy, nie chcemy tylko sprzedawać usługi opieki zdrowotnej, my chcemy razem z Polakami walczyć o to, żeby żyli zdrowie i to znaczy nie tylko leczyć ich choroby, to znaczy też prewencyjnie, profilaktycznie i proaktywnie pracować z nimi nad tym, żeby właśnie dbali o siebie, ponieważ coraz więcej widać, że styl życia i troska, którą ludzie mają wobec siebie samych, odgrywa ogromną rolę, a my mamy akurat taki model biznesowy, że zależy nam na tym, żeby naszym klientom się miało dobrze. Kiedy ujawnicie szczegóły tej strategii w tym roku? My w tym momencie pracujemy na pełnej parze, jeżeli chodzi o pracę nad strategią. Sądzę, że z początkiem następnego roku będziemy mogli ją ogłosić. Super. Bardzo dziękuję za rozmowę. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem był Paweł Surówka, prezes grupy PZU.